Jako Caritas Polska jesteśmy obecni od samego początku wojny we wszystkich miejscach, gdzie potrzebna jest pomoc dla naszych braci i sióstr z Ukrainy. Jesteśmy obecni i w Ukrainie, tam poszła nasza pomoc finansowa od pierwszych dni wojny. Jesteśmy obecni na granicach na granicy polsko-ukraińskiej i tam nasi wolontariusze są tymi, którzy przyjmują do namiotów nadziei osoby, które udały się w najważniejszą pielgrzymkę swojego życia, w poszukiwaniu domu po prostu, bo ten dom został brutalnie im odebrany, stracony oraz zniszczony. I przygotowujemy, cały czas jesteśmy w trakcie realizacji pomocy długofalowej, która ma na celu budowanie domu. Mamy nadzieję, że tymczasowego, że to ci pątnicy będą mogli wrócić jak najszybciej do swojego kraju. Zbliżają się najważniejsze święta dla chrześcijan, święta Wielkiej Nocy, Pascha. To jest przejście ze śmierci do życia. Ich droga jest drogą niełatwą, to droga pielgrzymowania. Na tej drodze spotykają nas. Kogo spotykają? Spotykają Polaków, którzy z otwartymi rękami otwierają swoje domy, otwierają swoje serca, a teraz przychodzi taki moment, że to śniadanie wielkanocne, które normalnie wyglądałoby tak, że jest biały obrus rozłożony w domu i spotykamy się i możemy się podzielić tym, co mamy najpiękniejszym, czyli obecnością i przy wspólnym stole porozmawiać o swoich troskach. To jest okazja dla nas wszystkich, że zapraszamy wszystkie osoby z kościołów wschodnich, żeby usiąść razem przy stole i porozmawiać o tym, co najważniejsze w naszym życiu, o naszych troskach, bolączkach, żeby odpocząć. Cieszę się, że razem z Polskim Holdingiem Hotelowym możemy zrobić to na tak wysokim poziomie.